Dzień dobry, witam, witam. Z tej strony Mariusz, projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczy, że nadaje na żywo. Nadaje na Facebooku, później pobierzemy ten filmik na YouTube'a, włożymy go na YouTube'a. Ja chodzę na boso jak zwykle, pomimo tego, że pada tutaj w Giżycku śnieg. Dojechaliśmy dzisiaj do Giżycka, spędzimy tutaj parę dni. I pragnę dzisiaj z Tobą się połączyć i porozmawiać na temat tego, czy nasze myśli są na pewno naszymi myślami. Czy to powiedzenie Kartezjusza, myślę więc jestem, możemy odnieść do dzisiejszego świata i w ogóle, czy kiedykolwiek mogliśmy odnieść do naszego świata? Mam nadzieję, że Cię zainspiruje, mam nadzieję, że Cię zainteresuje, mam nadzieję, że Ci się to spodoba. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi palucha, puść mi serducho. Wpisz w komentarzu, skąd jesteś, żebyśmy mogli w przyszłości planować nasze następne przyjazdy do różnych miejsc, ponieważ chcemy się z Wami spotykać, chcemy się dzielić swoją wiedzą. Nie zawsze ta wiedza jest zgodna z przyjętym status quo, nie zawsze to jest zgodne z tym, co do tej pory słyszeliśmy, ale czy oby na pewno to są nasze myśli, czy oby na pewno to, kiedy się z nami nie zgadzasz, czy to jest na pewno to, że to są Twoje myśli. Nie wiem, czy wiesz, ale pierwsze 6 lat naszego życia nasz mózg działa w falach teta i delta. Fale teta i delta to są fale, które są generalnie przystosowane w naszym umyśle do tego, żeby nas programować. Możemy w tym momencie przechodzić różnego rodzaju hipnozę. Delta to jest hipnoza, czyli po prostu ale śnieg sypie. Mam nadzieję, że mnie słychać, że wiatr nie przeszkadza. Są to fale, w których bardzo łatwo nas zaprogramować, bardzo łatwo wprowadzić nam różnego rodzaju informacje. Po co takie fale nam są dane przez naturę? Po to, żebyśmy mogli się dopasować do społeczeństwa, żebyśmy mogli się dopasować do tego życia, w którym będziemy żyli. Rodzimy się w rodzinie i potrzebujemy się nauczyć podstaw. Potrzebujemy się nauczyć, jak mamy jeść, gdzie jeść, co jeść. Potrzebujemy się nauczyć, jak funkcjonować w naszej rodzinie, w naszym społeczeństwie. I to jest na pewno temat szerszy. Nie chciałbym się tak bardzo mocno się na tym rozwijać. Natomiast czy to jest tak, czy to nie jest tak przypadkiem, że 95% naszych codziennych czynności czy naszych myśli nie jest tak naprawdę nami? Nie wiem, czy wiesz, ale tak naprawdę zostaliśmy w jakiś sposób zaprogramowani. Czy dobrze, czy źle, to już jest kwestia oceny, ale zostaliśmy zaprogramowani i nie zawsze jesteśmy sobą, nie zawsze się zgadzamy z innymi ludźmi, dlatego że nie dopuszczamy do siebie innych możliwości, innej wiedzy, innej tożsamości. I kiedy na przykład Mariusz mówi na swoich live'ach, na przykład, że jajka są dla nas niezdrowe, ponieważ dotarł do takiej wiedzy, że jajka mogą być niezdrowe, to bardzo dużo komentarzy się pojawia: bzdury, jajka są zdrowe, bo ten powiedział, że są zdrowe, bo tamten powiedział, że są zdrowe. Ja przekazuję tylko to, co wiem, ja przekazuję tylko to, do czego dotarłem, po to, żeby Was zachęcić do tego, żebyśmy mogli pożyć 140-150 lat co najmniej. I zachęcam Cię do tego, żeby zastanowić się nad tym, czy Twoje myśli są Twoimi myślami. Czy to nie jest tak, że system w jakiś sposób nas cały czas programuje, wpuszczając nam różnego rodzaju programy telewizyjne, przekazując nam wiedzę poprzez polityków, poprzez ludzi, którzy nami zarządzają, po to, żeby było nami łatwiej zarządzać, po to, żeby było nami łatwiej zarządzać, żebyśmy nie dowiedzieli się o tym, że możemy dłużej żyć, żebyśmy się nie dowiedzieli o tym, że nie musimy walczyć o religię, żebyśmy się nie dowiedzieli o tym, że nie musimy walczyć o swoje granice na przykład. Chociaż tutaj też pewnie się parę osób ze mną nie zgodzi i powie: Mariusz, no tak, ale powinniśmy walczyć o granice Polski, powinniśmy walczyć o swoją religię, bo nasza religia jest lepsza od muzułmańskiej. Ale na przykład gdybyśmy się urodzili w muzułmańskiej rodzinie, zakładamy na przykład, ja urodziłem się w rodzinie katolickiej. I mi przekazano, że wiara katolicka jest najlepsza, tak? Że wyznawanie Boga w ten sposób jest najlepsze i powinienem zawsze stawać w obronie wiary katolickiej. Ale jakbym się urodził w rodzinie muzułmańskiej na przykład, to co wtedy? Zostałbym zaprogramowany, że wiara muzułmańska jest najlepsza i wtedy broniłbym wiary muzułmańskiej. A ty jakiej religii bronisz? Czy to jest Twoja religia? Czy to jest religia Twojej rodziny? Czy to jest religia Twojego społeczeństwa? Czy to jest coś, co zostało Ci wprogramowane? Urodziliśmy się jak ta. Kiedyś słyszałem coś takiego. Urodziliśmy się jak ta biała kartka, tabula rasa, tak? Na której zapisuje się różne informacje. I zapisują te informacje właśnie nasi rodzice, nasi nauczyciele, społeczeństwo, wokół którego się znajdujemy. I te myśli, i ta obrona, ochrona tego wszystkiego, co wiemy, w co wierzymy, jest ochroną czego? Jest ochroną nas, jest ochroną tego, w co my wierzymy, czy w tego, co nam zostało wprogramowane, że powinniśmy wierzyć? Zachęcam Cię do przemyślenia tego i zastanowienia się nad tym, czy te
wartości, w które dzisiaj wierzymy, czy w te wartości, w które dzisiaj wierzysz i o które zaciekle walczysz i bronisz, są na pewno twoimi wartościami. Czy to są wartości, które niestety zostały ci wprogramowane w twoją głowę w taki sposób, żeby odebrać ci prawo do wyboru, aby odebrać ci prawo do wolności. Prawo do wolności i podejmowania decyzji, co tak naprawdę jest dobre. My dzielimy się swoją wiedzą, ponieważ myśmy wyzdrowieli z nowotworów. Wyzdrowieliśmy z nowotworów bez żadnych leków, bez żadnej chemioterapii, bez żadnych operacji. Zmieniliśmy styl życia, zaczęliśmy spożywać inne pokarmy lub przestaliśmy spożywać pewne pokarmy. Zaczęliśmy chodzić na przykład na boso po śniegu, pomimo tego, że niektórzy wierzą w to, że jak pochodzą na boso po śniegu, to będą chorzy. I na przykład jak pójdą na podwórko bez czapki, to ich przewieje i będą chorzy. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, dlatego chodzę na boso. Ja wierzę w to, że jak chodzę po ziemi, bo tak zostałem stworzony, żeby chodzić na boso, że buty to jest wymysł cywilizacji. Byłem stworzony, chodziłem na boso kiedyś, kiedy byłem pierwotnym człowiekiem i wtedy nie oddzielałem się od ziemi, chodziłem na boso i dzięki temu być może byłem zdrowy. Dzisiaj mi się przekazuje, że powinienem nałożyć buty, ciepło się ubrać, żeby być zdrowy. I tak do końca nie wiem, jak to jest. Pragnę ci dzisiaj przekazać tą wiedzę w taki troszeczkę inny sposób, do pozastanawiania się, czy w to, co dzisiaj wierzysz, naprawdę jest prawdą. Czy w to, co dzisiaj wierzysz, okazałoby się nieprawdą, to jak bardzo mogłoby się zmienić twoje życie? Zachęcam cię do odwiedzania naszych kanałów, zachęcam cię do podzielenia się filmem z innymi i do skomentowania tego, co dzisiaj ci powiedziałem. Wracamy do live'owania na Facebooku, pomimo tego, że Facebook zmniejszył zasięgi wszelkich stron internetowych i być może nie widzisz naszych filmów. Ale mam nadzieję, że do ciebie dotrze ten filmik. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie ze śnieżnego Giżycka. Do zobaczenia na następnym wideo i do zobaczenia w styczniu na Surowe Życie. Trzymaj się cieplutko. Cześć.